Bogu. Stoimy tu dziś z wielką radością, bo chcemy ogłosić to, co Pan uczynił w naszym życiu. Jak potężnego, wielkiego i wspaniałego Boga mamy. To jest Bóg, który się nie zmienia, który dziś czyni cuda, który dziś ma moc uzdrawiać, który dziś przeprowadza nas przez największe wezbrane fale i nie ma rzeczy, której On by nie mógł czynić. I pragnę, aby dzisiaj każdy, kto na tym miejscu ma jakąś potrzebę, nie wiem, chorobę, jakikolwiek problem i wydaje ci się, że po prostu jesteś pokonany, to pragnę, aby przez to świadectwo dziś twoja wiara na nowo się obudziła, że nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i jedynie czego potrzebuje, to naszej wiary. Naszej wiary w to, że On dziś może czynić cuda, bo to jest Bóg cudów. Końcem lata zeszłego roku zauważyłam u mojego męża na plecach znamie. I sama nie wiem czemu, ale to znamie mnie zaniepokoiło. Mój mąż ma dużo znamion, ale to jedno znamie po prostu nie dawało mi spokoju. I zaczęłam go obserwować. Widziałam, że ono zaczerwieniło się. I myślałam, że po prostu może od słońca, może gdzieś tam w pracy, gdzieś podrażnił to miejsce. Ale mijały miesiące i widziałam, że to znamie po prostu się nie chce jakby zagoić, że ono jest dalej zapalone. I pod koniec roku poprosiłam męża, żeby jednak poszedł do dermatologa. Modliliśmy się, jeżeli to jest Bożą wolą, żeby dotknął tego znamienia i uzdrowił. Ale nic takiego się nie stało, więc stwierdziliśmy, że musimy iść do lekarza. Po długich namowach mój mąż zdecydował się pójść do pierwszego dermatologa i mówię, no wreszcie odpocznę. Wiecie, przyszedł mój mąż od lekarza, to był bardzo, bardzo dobra pani dermatolog z dobrym sprzętem i ona powiedziała, że tam nic nie ma, że za rok do kontroli, że wszystko jest w porządku, że ona nie widzi tam nic złego. I chwila była takiego spokoju, ale to znowu wróciło do mnie. I co po prostu patrzyłam na to znamie, to nie dawało mi spokoju. Dzisiaj wiem, że to Duch Święty po prostu pobudzał mnie do tego, żebym jednak zareagowała. I w styczniu umówiłam męża do kolejnego dermatologa. I ta pani doktor w sumie nie powiedziała też nic jakiegoś niepokojącego. Powiedziała, że może lepiej dla nas, jeżeli to wytniemy, że może tam się kiedyś coś z tego urodzić, że lepiej jak to będzie wycięte. I z tym wysłała męża ze skierowaniem do szpitala. Wiecie, cały czas modliliśmy się o to, żeby Pan kierował, żeby po prostu Pan dał mądrości lekarzom i wierzymy, że On cudownie pokierował, bo kiedy mąż poszedł do szpitala, okazało się, że to skierowanie było źle wypisane. A ta pani doktor, która to wypisała, przyjmowała tylko raz w miesiącu. Ja już byłam wtedy tak zdeterminowana, żeby po prostu to znamie obejrzał chirurg, że stwierdziłam, że nie będziemy czekać ten miesiąc i później okazało się, że gdzieś do kwietnia, maja trzeba by było czekać na konsultację w tej poradni chirurgicznej w szpitalu, że zaczęłam się modlić, żeby Pan pokazał nam jakiegoś lekarza, który by to obejrzał, i żeby to po prostu był chirurg, onkolog, który zna się na tych zmianach. I mama przyszła i powiedziała, że jest taka lekarka w Cieszynie, że sama się u niej leczyła i tak odpoczęliśmy w tym. I zadzwoniliśmy do tej pani, pojechaliśmy do niej i pamiętam mojego męża, jak szedł taki pewny siebie do tego gabinetu, bo był przekonany, że to jest moja fanaberia. Zresztą wszyscy, komu pokazywaliśmy to znamie, mówili to samo. Co ty tam widzisz? Czego się tak przyczepiła? Ale po prostu nie dałam sobie tego wykraść. I pamiętam to jak dziś, jak mój mąż wchodzi do tego gabinetu i tak patrzy na tą panią doktor i tak z niedowierzaniem mówi, wie pani, no przyszedłem, bo mi żona kazała, bo wie pani, no przewrażliwiona, widzi tam coś w tym znamieniu. Wiem, że tam nic nie ma, ale... I ona mówi, żeby zdjął tam bluzę. Ja siedziałam naprzeciwko niej i mój mąż z takim uśmiechem coś tam jeszcze próbował do niej mówić, a ona w tym momencie powiedziała mu, i czego się pan cieszy? Przecież to jest czerniak. I widziałam wtedy, jak mój mąż po prostu w momencie zmieniła mu się twarz. To było coś takiego... No, było to ciężkie dla nas naprawdę usłyszeć taką diagnozę. To jeszcze nie było nic potwierdzonego,
ale był to taki cios i teraz może dam mężowi coś powiedzieć. Chwała Bogu wszystkim, bracia i siostry. No Pan Bóg nas przeprowadził w niesamowity sposób. Przede wszystkim to był taki moment do mnie ciężki na początku, ale przeprowadził mnie w sposób taki bardzo łagodny, mogę powiedzieć, bo dopiero jak wycięli to wszystko, to jeszcze czekaliśmy na wyniki, więc też to mi jakieś około 2 tygodni czekaliśmy na te wyniki. No i później, tak jak żeśmy przyszli od tego lekarza w tym dniu, jeszcze żeśmy się modlili razem o to, aby to było taka Boże prowadzenie, Boża wola w tym, czy to będzie ten czerniak, czy nie będzie, bo to nie było tak, jak mówimy, niepotwierdzone wszystko jeszcze. No i miałem taki w sumie pokój w tym wszystkim. Ja chyba nawet lepiej to przeszłem to wszystko, tą chorobę całą, niż reszta mojej rodziny. No i później przyszły te wyniki, no i okazało się faktycznie, że czerniak złośliwy, nowotwór. Ale to tak jeszcze do mnie w sumie nie wiem, czy to doszło, czy nie doszło, czy to było takie Boże działanie, że byłem w tym, miałem pokój w sobie po prostu. Tak się modliłem o Boże wypełnienie i o to, aby mnie Pan Bóg tak prowadził w tym wszystkim. I miałem pokój w sercu. Tak po prostu nie myślałem w ogóle o tej chorobie przez ten cały czas ogólnie. I tak więcej moja żona może, ale później też miała w tym wszystkim pokój, ale moja mama też strasznie to przeżywała, siostra, tata, dzieci, bo w sumie tak syn wiedział, a córka nie do końca była zorientowana wszystkim, o co chodzi w ogóle. Ale widzieliśmy właśnie w tej chorobie właśnie modliłem się o taką Bożą wolę. Panie Boże, żeby Twoja wola się w tym wszystkim działa, żeby nie moja, ani tak jak my chcemy, tylko tak jak Ty chcesz. I Pan Bóg też zaczął robić różne zmiany w moim domu, czy u Agnieszki, tam szwagier też się trochę otworzył. Moja mama też chętnie zapraszałem ją, nie odmawiała, bo czasami tak mi, często mi odmawiała, a nie odmawiała mi, przyjeżdżała, tu słuchała, więc cieszyłem się z tego bardzo. Siostra mogła też tu przyjechać, usłyszeć żywe słowo. Tak, podoba się jej też teraz, chce się tu wybierać, ale czasami są różne przeszkody, ale wierzę w to, że będzie szło do przodu w tym. To teraz jeszcze przekażę żonie na to. Lepiej powie. Wiecie, to było tak, że kiedy wróciliśmy od lekarza, targały nami różne emocje i zastanawialiśmy się, co teraz, Panie? Czego Ty od nas chcesz? Czemu ta choroba? Myślę, że każdy w pierwszym momencie takiej diagnozy po prostu boryka się z tym. Ale po prostu odpocznienie jest w naszym Panu. Pamiętam ten dzień, kiedy modliliśmy się. Potem sama wieczorem poszłam jeszcze się modlić, nie umiałam zasnąć. I mówię, Panie, błagam Cię, daj mi jakieś słowo. Słowo, które po prostu mnie podniesie. Słowo, które pozwoli mi przejść przez to doświadczenie. Ja wierzę, że Ty masz w tym jakiś cel, że to nie jest po prostu kara, że to nie jest coś złego, ale że Ty masz swój cel w tym. Daj mi jakieś słowo, które będzie mnie nieść przez tą chorobę. I otwieram Biblię, taka zapłakana. I wiecie, to było coś niepojętego. To było coś niepojętego i życzę każdemu z Was, jeżeli przechodzi przez jakiekolwiek doświadczenie, żeby pierwszą rzeczą, jaką zrobi, poszedł na kolana i prosił Pana. Prosił Pana o radę, prosił Pana o pomoc, bo On nigdy nie zawodzi. Otwieram Biblię i czytam, to jest nowy przekład. Psalm 62, przeczytam to z tego nowego przekładu, bo to jest tutaj tak niesamowicie napisane. Jedynie w Bogu uciesz się ma duszo. W Nim źródło mojej nadziei. Tylko On mą opoką i moim wybawcą. Moją twierdzą i nic mną nie zachwieje. Na Bogu opiera się moje zbawienie. W Nim ma nadzieja chwały. On gwarantem mej mocy, On moim ratunkiem. Ufaj Mu Jego ludu zawsze i we wszystkim. Wylewaj przed Nim to, co Ci leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką. Ludzie natomiast są tylko tchnieniem. Ich wiarygodność jest złudna. Na wadze podnoszą się w górę, razem wzięci są mniej pewni niż mgła.
Wiecie, to słowo po prostu było dla mnie odpowiedzią, to słowo było dla mnie ukojeniem i to słowo po prostu stało się moją modlitwą i moim wyznaniem każdego dnia. Jestem Panu wdzięczna za to, że On przeprowadza nas przez te wezbrane fale, że On nas nigdy nie zostawia. Jest tylko jeden warunek, zaufać Mu bezgranicznie. Zaufać Mu bezgranicznie i tak jak tutaj też pisze, nie polegać na ludziach. I to było pierwsze, co po prostu Duch Święty zaczął do mnie mówić, że mam nie polegać na tym, co będą nam mówić ludzie, że mam nie biegać i nie radzić się ludzi, ale mam zaufać Jemu w 100%. Później pamiętam taką rozmowę z mężem, kiedy siedzieliśmy pewnego wieczora i on mówi do mnie, że czy zdaję sobie sprawę z tego, że może Bożą wolą jest mnie odwołać? Czy przyszło Ci to kiedyś do głowy? Czy potrafiłabyś beze mnie żyć? Może Pan ma taki plan dla mojego życia? Czy po prostu jesteś na to gotowa? Wiecie, te słowa były jak nóż w serce, ale wiedziałam, że to nie są słowa mojego męża, ale to Pan mówi. I znów poszłam na kolana i mówię, Panie, to była chyba jedna z cięższych modlitw w moim życiu. Mówię, Panie, Ty wiesz, jak kocham mojego męża. Nie umiało mi to przejść przez gardło, ale mówię, Panie, Ty wiesz, jak go kocham i potrzebuję, ale Panie, niech się Twoja wola wypełni do końca. Tak jak jest napisane w tym słowie, chcę Ci zaufać bezgranicznie. Wylewam dziś moje serce przed Tobą i wierzę, że Ty, Panie, masz go w swoich rękach. Ty dałeś mu życie, Ty masz prawo go odebrać. Ale nie chcę po prostu rezygnować i chcę walczyć i z wiarą do końca chcę walczyć o życie mojego męża. I wiecie, przyszło niesamowite uwolnienie. To było coś niepojętego po prostu. Kiedy oddałam mojego męża w Boże ręce i to nie było takie po prostu powiedziane, ale po prostu złożyłam ten ciężar u stóp Jezusa. Złożyłam po prostu to doświadczenie u stóp Jezusa i po prostu przyszło takie uwolnienie i taki pokój, że tego się nie da opisać. Życzę każdemu z Was, jeżeli cokolwiek takiego przechodzicie, nie noście tego ciężaru, tylko złóżcie to na Pana, a On cudownie wszystko poprowadzi. To był też moment takiego przełomu i czekaliśmy na wyniki. Przyszły wyniki. Okazało się, że jest to czerniak złośliwy. Na początku ta pani doktor stwierdziła, że ona w 90% jest pewna, że to jest czerniak i ona jakby dalej będzie prowadzić męża w tej chorobie, w tym leczeniu. Ale kiedy przyszły wyniki, nagle zmieniła zdanie. Stwierdziła, że ona się nie podejmie leczenia, że musimy jechać do kliniki do Warszawy, że jedynie tam są specjaliści, którzy mogą się podjąć tego leczenia, że czerniak jest obrzydliwym nowotworem, zaczęła nas straszyć, że może po prostu zniszczyć człowieka w przeciągu kilku miesięcy. Czyni wielkie przerzuty i ona się po prostu boi, ona się nie podejmie i wysłała nas do Warszawy. I modliliśmy się po prostu, żeby Pan kierował i że po prostu jeżeli to jest Jego wolą, to my się zgadzamy i pojedziemy do tej Warszawy. W międzyczasie też prosiliśmy o modlitwę pastora z naszymi przyjaciółmi tutaj ze zboru, takimi bliskimi i też Pan uczynił wtedy kolejny cud. To było dzień przed wyjazdem do Warszawy. Dostałam niesamowitego bólu pleców. To był taki ból, że nawet jak mój mąż jechaliśmy tutaj we wtorek na nabożeństwo, jak przyspieszał samochodem, dodawał gazu, to ja czułam, jakby mi po prostu ktoś nóż już wbijał w plecy. Tutaj na nabożeństwie już nie umiałam wysiedzieć, po prostu nie umiałam kręcić głową. I kiedy spotkaliśmy się tam na zapleczu, poprosiłam braci, żeby zaczęli się modlić, że po prostu muszę jutro pojechać pociągiem do tej Warszawy i po prostu muszę być zdrowa. I wtedy Janusz, Romek, pastor wyciągnęli ręce, zaczęli się modlić. I wiecie, po modlitwie jakbym nic nie poczuła. Zaczęliśmy się potem modlić o mojego męża i w pewnym momencie ja w ogóle nie umiałam poruszyć głową, w ogóle podnieść jej do góry i nawet nie wiem kiedy, w którym momencie tej modlitwy patrzę, że po prostu mam głowę podniesioną do góry. Zaczęłam kręcić tą głową, po prostu ten ból całkowicie zniknął.
Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, On dzisiaj czyni cuda, nie dajcie sobie tego wykraść. Nieważne jaka jest sytuacja, nieważne z czym się borykacie, Pan ma moc dzisiaj dotykać waszego życia i uzdrawiać. Jeszcze niesamowite cuda Pan zaczął czynić właśnie przed wyjazdem do Warszawy. Ludzie zaczęli nam mówić, po co Warszawa, czemu tak daleko, gdzie wy tam będziecie mieszkać, gdzie będziecie spać, jak się będziecie poruszać, to jest takie wielkie miasto. Wiecie, Bóg jest potężny i cudowny. Po prostu zgromiłam to, powiedziałam, Panie, tak jak obiecałam, nie będę kierować się ludźmi, czekam na Ciebie, Ty masz na pewno dobre rozwiązania, jeżeli to ma być Warszawa, to Ty dasz nam nocleg, Ty dasz nam wszystko. Wyobraźcie sobie, że po dwóch dniach, kiedy byłam w pracy, zadzwoniła moja mama i mówi, że ta pani, u której pracuję, ma firmowy apartament w Warszawie i udostępnia nam go na cały czas leczenia. Ile razy będziemy musieć jechać do Warszawy, tyle możemy tam być, już od razu zabukowała nam pobyt w tym apartamencie na cały tydzień za darmo, nic nie wzięła ani złotówki. Wiecie, to było niesamowite, naprawdę to jest niesamowite. Później, będąc w pracy, zastanawialiśmy się też z mężem właśnie, jak to wszystko zgrać, żeby do tej kliniki dojechać, jak daleko ten apartament jest od tego szpitala. Przychodzę, włączam internet, to było 10 kilometrów od kliniki. Ten apartament, 10 kilometrów w wielkiej Warszawie. I jeszcze, moim pacjentom w sumie nie mówiłam o tej chorobie, chociaż były osoby poszczególne, które Duch Święty pokazywał, że mam im mówić o tym, co przeżywam. I była też taka sytuacja, że przyszła pani na zabiegi do mnie i wyraźnie czuję, że mam jej o tym powiedzieć. I mówię jej, bo pytała, co tam u mnie, mówię, że ogólnie dobrze, ale że mamy taki z mężem teraz czas próby, że jest chory, że potrzebujemy za niedługo jechać do Warszawy. I ona mówi, że ona lata mieszkała w Warszawie i ona mi rozpisze cały plan, łącznie z tramwajami, pociągami, metrem, jak się kierować, gdzie dojechać, z którego przystanku. Wiecie, dostaliśmy wszystko na tacy. Taki jest nasz tatuś. Taki jest nasz tatuś. On po prostu nas nosi, kiedy my Mu zaufamy, bezgranicznie Mu zaufamy, bezgranicznie Mu zaufamy, nie zostawimy żadnego zapasu dla siebie na kombinowanie po ludzku, to Pan zaczyna czynić wielkie i potężne rzeczy. Wiecie, była też taka bariera w moim życiu, ja jestem osobą bardzo wrażliwą na choroby innych, na nowotwory, jakoś ciężko mi patrzeć na ludzi chorych. I też modliłam się o to, żeby Pan jakoś przeprowadził mnie przez to, żebym też tam mogła być światłem. I to, co się stało już w klinice, to też jest kolejny cud. Przyjechaliśmy tam na klinikę i kiedy modliliśmy się tutaj na zapleczu, wtedy przed wyjazdem, miałam obraz taki, że jakby szedł przede mną anioł i prowadził mnie. I tak jakby mnie przeprowadzał przez ten korytarz. Widziałam ten korytarz w tym szpitalu i kiedy przyjechaliśmy do kliniki, to był ten korytarz. Kiedy weszliśmy po schodach na górę, to był ten korytarz. I stało się też coś niepojętego. Były tam tłumy ludzi, tak jak widziałam to w tym widzeniu. Były tłumy ludzi, czekali wszyscy pod gabinetami. Dostaliśmy numerek, bo tam nie wołają nazwiskami, niczym, tylko każdy ma taki kod i te kody wyświetlają się tam na tych telebimach, na tych ekranach. I wiecie, ja jeszcze nie zdążyłam, mówię do męża, wiesz co, chyba tu trochę posiedzimy, daj mi kurtkę, zniosę kurtki do szatni, a ty tutaj poczekaj. Jeszcze nawet nie zdążyłam dojść do męża z powrotem, już nas wołali do gabinetu, już się wyświetlił nasz numer. Jeszcze ja mówię do męża, mówię, ty, to na pewno nasz numer? Popatrz, bo to jest niemożliwe. Wiecie, co to był nasz numer? I weszliśmy po prostu jakby z biegu. W ogóle nie musieliśmy tam przebywać, patrzeć na to wszystko. Zdaliśmy te wszystkie wyniki lekarzowi. Zaczął badać męża i patrzy na nas i mówi, że choroba jest zatrzymana. Że choroba jest zatrzymana, że on nie widzi tutaj potrzeby w ogóle leczyć nas w tej klinice, że badania są wszystkie dobre. Że jakby on nie widzi dalszej potrzeby leczenia się w Warszawie, że mamy wracać do Cieszyna i tam po prostu mają przeprowadzić te wszystkie rutynowe badania do Bielska,
ale że dla niego choroba jest zatrzymana. Wiecie co, myśmy nie umieli w to uwierzyć. Myśmy po prostu stali i patrzyli jeden na drugim, bo ta jeden na drugiego. Wizyta trwała może z 15 minut i wyszliśmy tam z diagnozą, że mąż jest zdrowy. To po prostu do nas nie dochodziło. Przyjechaliśmy z powrotem. Aha, jeszcze mówię, panie, wracając z tej kliniki, jechałam tam z takim nastawieniem, żeby komuś powiedzieć, żeby mówić ludziom, że jest nadzieja, żeby nieść ludziom nadzieję. I to się tak wszystko potoczyło, że nie miałam nawet okazji nikomu powiedzieć. I mówię, panie, daj choć jedną osobę, której będę mogła powiedzieć, że jest nadzieja, że choroba to nie jest wyrok, że Pan Jezus jest naszym lekarzem. I dochodzimy do autobusu i widzę, stoi pani. Kompletnie nie wiedzieliśmy w tym momencie, gdzie się tam poruszać, bo chcieliśmy jechać do centrum, bo skoro tak szybko to wszystko poszło, to nie miało sensu siedzieć w tym apartamencie, tylko chcieliśmy jak najszybciej jechać z powrotem do Cieszyna. I stoi pani na przystanku i zaczepiłam ją w sumie pytać o to, jak dojechać tam do centrum, gdzieś w stronę PKP. I zaczęłyśmy rozmawiać. Okazało się, że ta pani też leczy się właśnie w tej klinice. Powiedziała, że podwiezie nas tymi wszystkimi środkami komunikacji aż pod samo PKP. Miałyśmy czas, żeby rozmawiać. Otworzyła się przede mną, zaczęła mi mówić o chorobach, nie tylko swoich, ale o całej rodzinie, żebym się o nią modliła, że no mogła mi po prostu powiedzieć, że jest nadzieja, przedstawić jej Jezusa, zanieść Ewangelię i byłam tak wdzięczna Panu, że chociażby dla tej jednej osoby było warto tam pojechać. I wróciliśmy do Cieszyna. Na drugi dzień pojechaliśmy do tej naszej pani i wiecie, ona jak to usłyszała, to ona stwierdziła, że my ją kłamiemy i myśmy nie byli w Warszawie. I gdyby nie to, że pokazaliśmy jej wypis z tej Warszawy, to ona by nie uwierzyła. I dalej uparcie twierdziła, że ona tego tak nie zostawi, bo ona uważa, że tu trzeba dalej diagnozować i leczyć. Wycięła tam kolejny fragment skóry po konsultacji z lekarzem z Katowic, który też twierdził, że trzeba dalej diagnozować. Wycięli kolejny fragment skóry. No i przyszły wyniki, okazało się, że nie ma żadnych przerzutów, że nie ma nic, że skóra jest czysta. Także Pan jest wielki, Pan jest cudowny, Pan jest wspaniały i powiem wam, nie ma choroby, której On by nie mógł dotykać i leczyć. Jest jeden warunek, nasza wiara. Nasza wiara. Bo to dokonało się 2000 lat temu i Pan dzisiaj ma uzdrowienie dla każdego z nas. Pytanie, co my z tym zrobimy? Jak do tej choroby podejdziemy? Ja jeszcze chciałam serdecznie podziękować całemu zborowi za modlitwy. Chciałam podziękować w szczególności tym osobom, które są w naszych grupach modlitewnych. Wiecie, co to jest coś niepojętego? I każdy, kto do tej grupy jeszcze nie chodzi, każdy, kto jeszcze nie przyszedł na modlitwy, ograbia się. Mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, bo wiecie, w każdej sytuacji człowiek wie, że po prostu modli się cała grupa osób, jeden o drugiego i to jest niesamowite. Dziękuję Bogu za moje kochane siostry, które stały razem ze mną, co czwartek walczyłyśmy razem. Dziękuję za kochanych braci, którzy co piątek nosili nas w modlitwach. Dziękuję naszej grupce Dzięgielowskiej, nie wiem, czy dobrze odmieniłam. Dziękuję całemu zborowi, każdemu, komu to leżało na sercu. Wiecie, to jest niesamowite mieć Bożą rodzinę, to jest niesamowite mieć wokół siebie takich cudownych ludzi. Wiecie, to też było takie fajne, jak praktycznie co rano albo Romek, albo Janusz wysyłali mojemu mężowi SMS-y. Że czasami jeszcze spała, już przychodziły SMS-y, że nie miał czasu w ogóle myśleć o chorobie. Cały czas byli tam blisko niego, wspierali go. Wiecie co, to jest niesamowity skarb, być wśród ludzi wierzących, mieć zbór. Cieszmy się sobą nawzajem, módlmy się razem, spotykajmy się, grommy choroby, przeciwstawiajmy się naszym niemocom. Wiecie, w naszej jedności jest siła. Ja jestem Bogu niezmiernie wdzięczna za te modlitwy. Za te spotkania, że naprawdę mogę w tym uczestniczyć i widzieć, jak wielkie błogosławieństwo to niesie nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich. Tak na świeżo wam powiem, jedna z sióstr nie mogła przyjść na naszą czwartkową modlitwę, to było tydzień temu.
leżała z wielkim bólem, bolała ją cała jedna połowa ciała, lewa, i myślała, że to jest taki stan przedzawałowy. I napisała tylko do mojej mamy, że żeby się modlić, że nie da rady dzisiaj być, bo coś się dzieje w jej ciele. I modliłyśmy się tak wyraźnie. Duch Święty pokazał mi, żeby modlić się o te osoby, które dziś nie mogą być i które są chore. I zaczęłyśmy się modlić. I na drugi dzień ta siostra zadzwoniła do mojej mamy i mówi, że ten ból po prostu w czasie tych modlitw ustąpił całkowicie. Że Pan przyszedł i dotknął jej ciała. Po prostu w jednej chwili wszystko przestało ją boleć. Wczoraj na naszej modlitwie Duch Święty w niesamowity sposób się poruszał. Było słowo dla nas, że Pan chce napełnić nasze usta, że Pan chce działać przez nas, mówić do nas. Dzisiaj pisze do mnie siostra, że przyszedł przełom do jej życia, że Pan zaczął do niej mówić, że dostała słowo, zaczęła pisać mi to słowo, cieszyć się Panem. Nasz Bóg jest żywy, realny, wielki i cudowny. Także naprawdę nie marnujmy już czasu na skupianiu się nad tym, co nas boli, gdzie nas boli, do jakiego lekarza się udać, u kogo jeszcze szukać pomocy, ale naprawdę stańmy w autorytecie imienia Jezus. Ja jestem wdzięczna, że dzisiaj ta modlitwa może się odbyć i zachęcam każdego, kto tu dzisiaj stanie, żeby wiarą przyjął, że to się już dokonało, że to uzdrowienie już jest. Przyjdźcie z wiarą dzisiaj pod krzyż Chrystusa. Nasz Pan zwyciężył. Amen.